Witajcie kochani, jestem Melikar i po raz kolejny znajdujemy się na PvE. Wczoraj, 5 kwietnia o godzinie 21 na oficjalnej stronie League of Legends pojawiła się informacja dotycząca zmian mających odświeżyć postać jaką jest Taric. O 22 pojawił się patch na PvE, a ja postaram przedstawić wam się zmiany czekające naszego konesera klejnotów. Zapraszam do przedstawienia postaci. Taric, tarcza Valoranu. Umiejętność bierna Tarica to zuchwałość. Po użyciu umiejętności wzmacniamy nasze dwa kolejne ataki. Wykonujemy je szybciej, zadajemy większe obrażenia oraz skracamy czas odnowienia dla naszych umiejętności. Nasze Q to gwiezdne muśnięcie. Taric leczy siebie i pobliskich sojuszników w oparciu o liczbę zebranych ładunków gwiezdnych muśnięć. Nasze W to bastion i dzieli się na dwie części. Biernie zapewnia zwiększony pancerz Taricowi. Przy użyciu umiejętności Taric wiąże się z sojusznikiem zapewniając obojgu tarczę. Połączenie to pozostaje, aż Taric nie przeniesie go na innego członka drużyny, lub gdy cele znajdą się zbyt daleko od siebie. Gdy Taric używa umiejętności, zostaje ona użyta także przez połączonego sojusznika. Nasze E to rozbłysk. Taric z niewielkim opóźnieniem wystrzeliwuje w wybranym kierunku krótką falę astralnej energii, która ogłusza wszystkich trafionych wrogów. Warto wspomnieć, że podczas używania tej umiejętności nadal możemy się poruszać. Pozwala to na ciekawe wykorzystanie mechanik tej umiejętności. Nasza nowa umiejętność specjalna to kosmiczna poświata. Taric prosi o wsparcie gwiazd i po umiarkowanym opóźnieniu on oraz wszyscy pobliscy sojusznicy stają się niewrażliwi na parę sekund. Warto wspomnieć, że podczas tej niewrażliwości nadal możemy atakować oraz używać umiejętności. Zarówno zmiany w umiejętnościach i mechanice Tarica, jak i zmiany w wyglądzie są bardzo obiecujące. Dzięki nim wielu graczy ponownie zwróci swoją uwagę na tego zapomnianego supporta, a przez prostotę zmian stali gracze Tarica nie będą mieli problemu z nowymi umiejętnościami. Pozostaje tylko czekać, aż postać wraz ze zmianami pojawi się na normalnych serwerach. Dziękuję za oglądanie, zachęcam do oceny filmu i dyskusję w komentarzach na temat naszego Tarica. Wielu wygranych w LoLu i nie tylko. Do usłyszenia w kolejnych filmach.